Witam, witam, witam kochani. Napiszcie, jak mnie widać, jak mnie słychać. Czy widać, czy słychać mnie dobrze? Napiszcie, napiszcie. Chyba odbiór jest dobry. Także możemy zaczynać. Także możemy sobie. Witam, witam wszystkich pod ra ze Słupska. Witam, witajcie, witajcie. Starożytni Kinga pisze. Czyli jest dobrze, tak? No właśnie, kochani. Witam, witam. Jest wszystko dobrze słychać, widać. To zaczynamy, kochani. To zaczynamy. Pokażę wam taki na początek. Wiecie co, wrócimy jeszcze do. Tutaj był z tym przykładaniem rąk, tak? Z tym przykładaniem rąk z tego filmu Problem Trzech Ciał. Słuchajcie, ja poprosiłem ludzi, żeby wynajdywali, tak? Kto przykłada ręce? Kto przykłada ręce? I powiem wam, że osób, które przykładają ręce do ziemi w związku z różnymi wydarzeniami, w związku z różnymi rzeczami jest bardzo dużo. Są to, słuchajcie, gwiazdy, tak? Czyli przykładanie rąk na Alei Gwiazd i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Robił to też JP2, kładł ręce na ziemi, jak lądował. Robią to, słuchajcie, w sportach, biegacze na krótki dystans, czyli szybko muszą pokonać jakąś barierę, przyspieszyć. Robią to też, słuchajcie, postacie z filmów o superbohaterach przystawiają rękę. Robi to też Thor, uderzając młotem na przykład o ziemię, inni też młotem o ziemię. Jest tego, słuchajcie, zawodnicy sumo, tak? Też kładą rękę na ziemi. Tutaj mi Michał też podesłał zdjęcie z jednego serialu, tak? Gdzie serial nazywa się Cersei, tak? Czyli tam, przepraszam, Cersei w filmie Eternals z 2001 roku położyła ręce na ziemi. Tutaj było ciało, dłoń starożytnego Celestianiana, Niebianiana, kiedy się rozbudzał i zamieniła w ten sposób w kamień, tak? Wygląda jakby to szybkie zamrożenie azotem. Tutaj Michał nam coś też właśnie wynalazł w ten sposób. Ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o mnie i te przykładanie rąk, wszystko jest na odwrót, pamiętajcie, tak? I tu może nie chodzi wcale o przyspieszenie ziemi, tylko jej spowolnienie, tak? Jakby cofnięcie zegara, cofnięcie do tyłu, tak? Ponieważ oni zawsze pokazują nam to, co jest odwrotnie, kochani. Prosimy o łapeczki. Tutaj Wiedeńska pisze, prosimy o łapeczki, słuchajcie, prosimy o udostępnianie, czy macie konta na Facebooku, czy na innych, słuchajcie, udostępnianie naszych nagrań, żeby więcej istot tutaj do nas przyszło. Także proszę, proszę was serdecznie. Także tak to wygląda, taka moja sugestia odnośnie właśnie przykładania rąk. Tam w Eternals, jakby się przebudził ten Celestianin, to by ziemia się rozsadziła. Aha, no właśnie. Taka sugestia tutaj od spostrzeżenie, tak, od Michała.
Kochani, dużo jest rzeczy, coraz więcej rzeczy nam jest pokazywane, tak? Coraz więcej rzeczy jest uwidaczniane tutaj. Tutaj taka informacja, kochani, ktoś zwrócił uwagę tam u nas na grupie, że co oznaczają te, słuchajcie, strzały, tak? Strzały z grotami. Co ktoś myśli, tak? Kochani, jakie macie spostrzeżenia odnośnie strzał z grotami? To jest ta księżna Kate, no i ta stara królowa, która odeszła. Z czym wam się to kojarzy? Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, kochani, to proszę, proszę, piszcie na czacie. Jak myślicie, czego to dotyczy? Kurczę, nie może mi się. Może mi się wbić, no już się wbija, tak? No właśnie, zobaczcie te same, tak? Strzałki. Z czym wam się to kojarzy? No bo to musi mieć jakieś przełożenie. Witajcie, witajcie, Marianna. Marta zaprasza na naszą grupę na Facebook. Drzewo życia, mocny egregor, tak, Wilhelm Tell, jak Achilles strzałą wpięte, tylko a wczoraj był też, tak, był też motyw z Achillesem. Wiecie, co oznacza, tak, jak już wcześniej robiliśmy, że to jest oszustwo po prostu, przebicie firmamentu, dwie strzały jak wskazówki zegara, Renatka pisze, no właśnie. I co jeszcze jest? Kto jest uwięziony w tym czasie, kochani? Znowu nasza postać. Gdzie tu mamy Tora? Kochani, gdzie tu mamy Tora? On jest naprawdę, jak zaczęliśmy analizować, grzebać, on jest wszędzie. Gdzie jest Tor uwięziony w tych strzałach? Kochani, wiecie czy nie wiecie, gdzie Tora uwięzili znowu? Wiecie czy nie wiecie? Kochani, dlaczego? Wiecie czy nie wiecie? Kochani, gdzie uwięziono Tora w strzałach? Grot, dobrze. Michał załapał, no. Grot od tyłu. Tor. No, od tyłu tor. Grot strzały to odwrócony tor. No właśnie. Też tam zamknęli tego tora w tym czasie. No właśnie, tak. Najostrzejszy w grocie. Strzałkę. Dokładnie. Tor nie został uwięziony. Dobrze, dobrze. No właśnie, wiecznie go gdzieś. Kiedyś były takie modne fryzury, tak? W te koki wbijały kobiety sobie, słuchajcie, te patyczki, takie groty symboliczne. Też to jest popularne w Japonii, tak? Mi to też, słuchajcie, nawiązuje oczywiście, nawiązuje do drzewa życia, że to są jakby z kawałków może z części drzewa życia zrobione wskazówki. Tak mi się to, kochani, skojarzyło, tak? Także jak tak to widzę. Aha, takie symbole też ma na rycinach Ashtar Sherana. Nie wiem, kto to jest. Aha, Asztar. Aha, ta komanda Asztar, no właśnie. No tak, Szwajcarii najwięcej banków, złota, innych rzeczy. No, no, te wszystkie federacje, te inne. Aha, do dzisiaj noszą kobiety też. No właśnie, do dzisiaj noszą kobiety. Także tak to jest wszystko, kochani, zrobione.
O czym dzisiaj sobie porozmawiamy, tak? Dzisiaj sobie, słuchajcie, porozmawiamy właśnie o tym naszym drzewie życia, tak? Kolejne. Aha, jeszcze wam powiem, że jeśli chodzi o pięta Achillesa, to była też informacja wczoraj na tym meczu, że tam Lewandowski, tak? Czyli lewy, coś lewego, tak? Pokazywał na pięty Achillesa i wszyscy tam pisali, że karny, że jakieś tam, nie wiem, rzeczy, chyba tak, coś takiego było. O pięcie Achillesa. Wszystko składa się w całość. No właśnie, powiem wam tak, jeśli chodzi generalnie, ja to analizowałem, jeśli chodzi o energetykę drzewa. I tego, co się dzieje, tak, że one zostało odcięte, i powiem tak, nie wiem w jaki sposób, ale wiem, że tej energii nie da się powstrzymać już, tak, czyli połączenia drzewa życia z Matką Ziemią, to jest po prostu silniejsze już od czegokolwiek. To jest, mogę porównać to, kochani, do tamy, tak? To jest tak, jak robi się dziura gdzieś w ścianie, woda płynie i ktoś próbuje przykładać ręce, szmaty wpychać, a ta woda i tak się przebija przez palce po prostu. A dobra, już chowam tego. Dobrze, już chowam. Strzała postawiona pionowo wygląda jak drzewo, też racja. No właśnie, Bartosz pisze, że Lewandowski nie patrzył, jak strzelali ostatniego karnego. Tak jak mówiłeś, nie oglądać meczu i Polacy wtedy wygrywają. No, tak, tak to jest. Tylko powiem wam na końcu Polacy powinni zdobyć mistrzostwa, jak będzie ku końcowi, ale dzisiaj dojdziemy do tego. Kochani, taka informacja. Co się dzieje, tak? Co się dzieje? Czyli mamy tą naszą Matkę Ziemię. Matka Ziemia, i powiem wam, że ta energia po prostu ciśnie, żeby połączyć się z drzewem życia, tak? Mamy, słuchajcie, komorę serca, czyli ten Watykan. Czyli mamy tą informację, że w tej komorze serca leży ciała, tak? Czyli tam są jakby zatrzymane energie tych 12 wiedźminek i wiedźminów w tej komorze serca. I te 12 energii jest po prostu tam zatrzymane. I powiem wam, cokolwiek, ktokolwiek będzie robił, i tak te energie wyszczelą i połączą się w całość, tak? Połączą się w całość po to, żeby te drzewo mogło wyrosnąć, po to, żeby zaistniała znowu ta chwila, kiedy to wszystko wróci. Ja wiem, że to już nie będzie tak jak kiedyś. Będzie coś innego na pewno. Będą nowe zabezpieczenia, będą całkowicie inne rzeczy, tak? Ja wam chciałem zadać pytanie takie, tak? Tutaj mam takiego mema. Czy wiecie, dlaczego Polak został wybrany papieżem? Czy ktoś wie, dlaczego? Tak? Czy ktoś wie? Czyli on był tam, że największy papież był. Dlaczego wybrali Polaka papieżem? Kochani, zobacz.
No właśnie, bardzo, bardzo mocna. Dzięki, Michał. Był starożytnym. No możliwe, że był też tym, co przeszedł, ale dlaczego? Żeby nas zaczarował? Nie. Żeby bardziej Polskę wciągnąć w watykanizm? Nie. Nie dlatego. Oddawanie energii przez Polaków? Tak, to wszystko się zgadza, ale czemu akurat Polaka? Ja wam powiem dlaczego, kochani. Tam kawałki oglądałem, chcieli wyciągnąć energię z Polaków. To też, ale zobaczcie. Oni idą, już te są czasy, tak? Są czasy ostateczne, i oni musieli pokazać w jakiś sposób, że Polacy są wybrani, Polacy są wyjątkowi. Polacy są, słuchajcie, starożytni, tak? I musieli to pokazać, pokazując, zwracając uwagę całego świata na Polskę. Tak? Karma, kochani, karma. Musieli zwrócić uwagę całego świata, dlatego on tak latał wszędzie, tak? I wszędzie było, słuchajcie, klepane Polak, Polak, Polak. Oni musieli zwrócić, czyli poinformować wszystkie narody na całym świecie, że coś jest na rzeczy z tymi Polakami, tak? Tam były, słuchajcie, symbole. Były informacje, że on jest starożytny. Czyli było też odnowienie, słuchajcie, odnowienie tej ziemi, tak? Że to nastąpi. Oni musieli pokazać, dać te informacje. Zobaczcie, z ziemi włoskiej do ziemi polskiej, tak jak w hymnie, czyli dali informacje. Dali informację, tak, kochani Iwonko, ale Miss Świata też była Polka. No tak, było tych informacji, to odnośnie tam Wiedźminek, tylko że jakbyśmy ją badali, to pewnie nie była Miss, tylko była Misterem, ale to jest co innego. Także widzicie, były te informacje dawane po to, żeby pokazać całemu światu, właśnie przypomnieć o starożytnych w ten właśnie sposób. I nie na darmo jego najlepszy przyjaciel miał nazwisko Dziwisz, tak? Że on się dziwił, że ludzie nie wiedzą o tym, tak? To też było pokazane, kochani, w taki sposób to było, słuchajcie, to jest teatr, tak? W taki sposób było rozplanowane. Ja mam tutaj dla was kilka fotografii jeszcze z takiego filmu, który się nazywa oczywiście Sami Swoi, tak? Oni też tutaj, słuchajcie, te krużewniki tą ziemię dobierali, tak? Czy dobra ta ziemia, czyli zobaczcie, oszustwo, tak? Tu jest oszustwo, jeśli o to chodzi. Oni się zgadzają, tak, że to jest ta ziemia. Ten oczywiście wykrył John te oszustwo, tak? Tu jest pokazane te oszustwo. To jest cała ta, wiecie, cała ta kombinacja, całe to oszustwo, co się tutaj, słuchajcie, dzieje. I co tam następuje, tak? Jeżeli wrócimy do tamtych czasów, następuje tam oddzielenie ziaren od plew, tak? Znacie to powiedzenie. Tutaj zobaczcie, tutaj mój przyjaciel wyłapał, co ma Pawlak, tak? Fałkę ma. Czyli symbol odwróconych, tak? Też zobaczcie, niby łańcuszek zegara. Jest bardzo, bardzo dużo symboliki właśnie w tych, no mówię, w samych swoich. Jest to
Jest to, słuchajcie, na każdym kroku tam pokazywane, także mamy tutaj też motyw odwróconych. No właśnie. A tak, Michał pisze, z tą ręką na ziemi to też takie powiedzenie, kto położył rękę na czymś, ktoś położył łapę, się mówiło, tak? Łapę na czymś. Definicja, ktoś zgarnął coś, zabierając lub przejmując nad czymś kontrolę. Też jest takie, kochani, też jest takie powiedzenie, tak? Co tam, o co tak naprawdę chodzi, tak? No właśnie, dużo takich memów jest. I one są tworzone naprawdę z sensem. No koniem pojechać można, a na człowieku się tylko potknąć. No właśnie, zobaczcie, ile tych rzeczy jest, ile tych rzeczy jest tam przemycanych, tak? To przez ciebie w tym luksusie muszę się mordować. No i co my tu mamy, tak? Jest tam też mowa o czym, że ruskie szybko raz, dwa się wprawią i porządek zrobią, tak? Jest taka, kochani, jest taka informacja. Jest też tam motyw z rudym 102, czyli nasza trójka. Też jest pokazana. I jest też pies wilk, tak? Czyli motyw wilka i jest orzeł u góry jeszcze, tak? Przy 102 jest orzeł, jest i wilk, oczywiście, tak? No właśnie. Także dużo, dużo, dużo symboliki. Kargul mówił do Pawlaka, nikt tu ziemi dzielił nie będzie, stąd po niebo wszystko twoje. No właśnie. Też dobra sugestia, stąd po niebo wszystko tu twoje jest. Jeszcze wracając, kochani, do tej ręki, jest też takie, słuchajcie, takie powiedzenie, tak, powiedzenie, stwierdzenie, jeśli chodzi o Kopernika. Ja tego też nie mogłem właśnie zrozumieć, ale jeżeli przypatrzymy się bardziej, to jest, co oni tam mówią o Koperniku? Że zatrzymał słońce, ruszył ziemię. Czyli pamiętacie ten odcinek o Koperniku, który robiłem, że to jest, zajmował się stworzeniem firmamentu, tak? Czyli Kopernik to był Metatron, zajmował się stworzeniem firmamentu, czyli wykonał, tak? Czyli wykonał, słuchajcie, co zasłonił nasze prawdziwe słońce, tak? Czyli zatrzymał energię dla siebie, jakby zatrzymał dla siebie jakby tą energię, tak? No właśnie. Tak to tam wygląda, tak? Właśnie. No tak, kochani. Teraz przejdziemy sobie do Ukrainy. Co to za statuetka wędkarza tam? No tak, wędkarz, tak, stoi wędkarz mocny egregor. No właśnie, no. No tak. Stoi pod drzewem, tak? Tam mam symbol jeszcze drzewa. To znaczy, że się ruszało, no. No właśnie, tu też jest dużo powiedziane. Może się ruszało, no właśnie. Może się to energia. Chodzi bardziej chyba o energię, że energia się po prostu, energia się ruszała, tak? To też jest takie, słuchajcie, mega, mega, mega istotne. Co mamy, tylko dla zrozumienia, tak, Metatron mógł w sobie kilka postaci wcielić naraz, żeby wykonać plan. No to jest oczywiste, tak? To jest, kochani, oczywiste, że on, czyli Kopernik wstrzymał słońce, by życie ustało, tak? Czyli mógł wstrzymać słońce, robiąc tą, słuchajcie, ten firmament cały, tak? By życie ustało, wprowadzając te swoje cyfry,
tą numerologię, którą mamy, tak? Te wszystkie parametry, te wszystkie znaki zodiaków, to wszystko jest pozapisywane. Jesteśmy jakby w centrum tej iluzji, w centrum tego hologramu. Będę musiał też nakręcić jakiś live chyba o tym. Znowu dla przypomnienia. Tak to po prostu wygląda, dlatego no mówię, dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć wiedzę na ten temat. Witaj, witaj Weroniko, wiedzieć o tym, co się dzieje, tak? Ja już mówiłem, kochani, jeżeli ktoś zainteresowany jest numerologiem, ja wiem, że numerologię powinni dawać na osiemnastkę, jak Ania kiedyś napisała. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie po prostu do mnie na maila adigasulbega@gmail.com. No niestety, narzucone zostały jakieś tam, słuchajcie, parametry. No i zaszeregowano nas do jakichś tam liczb, tak? Dano pewne cechy, pewne minusy, pewne plusy, pewne zdolności, pewne predyspozycje i wrzucono nas do tych kółek zębatych. Każdy ma swoją tam liczbę i podporządkowane parametry. To jest tak jak budowa silnika przez właśnie tego pana Kopernika, tak? No właśnie, on tam ma wiele, wiele nazw. Także tak to wygląda. Witaj JG i 8 buziaczków. No właśnie, tak to wszystko wygląda. Dzisiaj jest środa popielcowa, czyli co to oznacza? Tak, Judasz Iskariota. Czy wam to coś mówi? Iskariota, tak? Iskariota. Dzisiaj jest środa popielcowa. Sypią, słuchajcie, popiołem ludzi. Sypią popiół na czoło. Czyli to jest programowanie. Popiół to co to jest? Czyli to jest, są już firmy, które robią, słuchajcie, które robią, no jak to jest, kremowanie, tak? Kremowanie, no właśnie. Judasz Tor, a Iskariota, jakbyście przeczytali Iskariota? Środa popielcowa była na początek postu. A, już była ta środa popielcowa. A, to widzicie, myślałem, że to dzisiaj. Ja w ogóle nie wiem, no ale dobra, no widzicie. No ja nawet się nie orientuję w tych ich rytuałach. Iskra Tor. No właśnie. Dzisiaj jest, dlatego ja z tym Iskra Tora. No właśnie, to jest też Iskariota. Zobaczcie, Judasz i Iskra, że wyjdzie. Zasypują ciemiączko symbolicznie tam, gdzie jest drzewo. No tak, a Skanderbeg, ten z rogami kozimi na hełmie, nazywał się Jerzy Kastriota. A kurczę, widzicie? A wiecie co ciekawe, że na obrazach Tora pokazują jako Lucyferianina? No to jest też ciekawe, nie? Że jest pokazany jako Lucyferianin. Wszystkie te postacie, nawet powiem wam, przechodziłem ostatnio przez Manhattan, taki rynek w Szczecinie jest, i tam były figurki myśliwych i wszyscy mieli twarze. Słuchajcie, tych, no. No, Lucyferian, tak? Lucyferian. Iskra wyjdzie ze starożytnego Tora. No, może o to chodzi, ale powiem wam tak, może idzie Iskra. Na pewno musi wyjść energia z tej dwunastki, tak? Czyli te 12 energii muszą się połączyć i wtedy będzie ten power. Wtedy będzie ten power, tak? Tak to jest.
Tak to jest, kochani, tak to jest robione. No właśnie. Co powiedzcie, co symbolizuje Ukraina? Zobaczcie, dużo tych informacji jest. Powiem wam, zobaczcie, tutaj jakieś kolejne, tak, memy. 3/4 Ukrainy bez wojny, tak jak w Polsce, cisza, spokój. Dlaczego Ukraińcy nadal okupują ekonomicznie nasz kraj? Jakieś takie, zobaczcie, 3/4, czyli trójka i czwórka. To jest kolejna jakaś taka sensacja, tak? No właśnie, Ukraina podkreśla, że nie ma żadnej wojny, zaprasza wszystkich turystów, jakieś tam, słuchajcie, takie są memy. Czym jest symbolicznie, tak? Czym jest Ukraina? Tu mamy te, słuchajcie, tu mamy te plewy, to są te różnego rodzaju ziarna od plew, czyli te organizacje, które mają wpływ na różne rzeczy, tak? No właśnie, tak to, kochani, wygląda. Aha, tu jest jeszcze taka informacja odnośnie, zobaczcie, co tu się dzieje. To, że ci, którzy stworzyli, samogon, tak? Czyli co znaczy samogon? Samo zagłada. Samogon. Sami się wykończą, tak? Samo gon, tak? Samo zagłada. Czyli powykańczają się sami. Kraina U symbolizuje żyzny półksiężyc na terenie dzisiejszego Iraku w dorzeczu Tygrysu Eufratu. Ukraina jest najbardziej żyznym krajem w Europie. No właśnie. Czyli co takie? Ukraina, ziemie chazarskie, flaga u góry, niebieska symbolizuje niebo, żółty horyzont ludu pustynnego. Okej, to są jakieś tam informacje na necie. Ja wam powiem według tutaj moich informacji, co symbolizuje Ukraina. Jak to rozumieć, tak? Jak to rozumieć? Czyli Ukraina jest to ukrojona kraina, coś sztucznego. Tutaj mamy taką informację, że niewidzialna ręka rynku. Tak jak było, tam to był chyba Pitbull czy coś takiego. On mówi: czekaj, czekaj, mówi, niech oni się sami powykańczają. Niewidzialna ręka rynku zrobi porządek, tak? Że oni sami się wykończą. Tam chodziło o te gangi różne, tak? Pamiętacie? Był taki: czekaj, czekaj, niewidzialna ręka rynku sama zrobi porządek, czyli oni się sami wykończą, tak? Czyli sami nie będą mieli energii, tak? Sami nie będą mieli, słuchajcie, energii na te wszystkie rzeczy. Czyli powiem wam, jak wygląda ta sprawa z Ukrainą. Ukraina to jest sztuczny twór, tak? Weź chodź, pomaluj mu świat na żółto i niebiesko. No tak, to też, no jest tych informacji, kochani, ukrojona kraina. Czyli Ukraina symbolizuje jakby, słuchajcie, coś sztucznego, tak? Stworzone coś, co nie istnieje, czyli wykreowany twór przez nich i symbolizuje, to jest symbol, słuchajcie, Kukulska śpiewa, że ochroni ją niewidzialna dłoń. Dzięki, Marta. No właśnie, tak, dłoń też odbił na plecach piłce Wilson, Tom Hanks w filmie Cast Away, oczywiście. I powiem wam tak, Ukraina symbolizuje kobietę w ciąży, tak? Chorą na raka, tak? Chorą na raka, czyli nie można przeprowadzić, słuchajcie, chemioterapii, bo kobieta jest w ciąży, tak? Jeżeli kobieta jest w ciąży i ma raka, nie przeprowadza się chemioterapii, robi się, słuchajcie, operacje. Robi się operacje.
A tutaj operacją jest operacja wojskowa. Tak? Przeprowadzają operację, kroją tego pacjenta, czyli Ukraina jest, słuchajcie, krojona przez tą właśnie niewidzialną rękę rynku. I powiem wam, jeśli o mnie chodzi, tak? I no mówię, tutaj też z przyjacielem rozmawiałem. Jest jedno takie stwierdzenie, jeśli chodzi o Ukrainę, że wiecie, jaki będzie koniec? Wiecie, jaki będzie koniec całej tej operacji? Koniec będzie taki, że pacjent zaliczy zgon, tak? Bo nie można przeprowadzić chemioterapii, nie można wyleczyć, czyli pacjent przeprowadzi zgon. Jeżeli słuchajcie, będzie zaliczony zgon, to wtedy zostanie poinformowana najbliższa rodzina, czyli tam jest słuchajcie, rodziną jest Watykan, czyli Franciszek. I co wtedy się stanie, tak? Jeżeli dojdzie do tego, bo to jest tak zwana ta trzecia wojna światowa według ich przepowiedni. No właśnie, tam jest powiedziane na przykład w przepowiedniach ojca Klimuszki, że nastanie 500 lat pokoju, tak? Wstępnie on powiedział 500 lat, że ludzie w Polsce będą mogli zrywać pomarańcze otwierając okno. No właśnie, czyli uzyskamy te, kochani, 24 stopnie, podwyższy się energetyka, i to jest, powiem wam, odczuwalne wszędzie, to jest widoczne wszędzie, tego się nie da zatrzymać już, tak? Słuchajcie, ten proces już tak się rozpędził, ten pociąg, słuchajcie, że tego się nie da powstrzymać. Pytanie jest, kiedy do tego dojdzie. Ja tam szacowałem ileś lat. Słuchajcie, czas się cały czas kurczy. Tego czasu jest dosłownie coraz mniej w tej godzinie. I tak to, słuchajcie, i tak to będzie wyglądać. Energii drzewa życia nie da się powstrzymać, tak? Nie da się zabetonować Zatoki Gdańskiej, nie da się, słuchajcie, nie wiem, tych korzeni zaczopować, nie da się z tym nic zrobić, ponieważ to jest tak, nie wiem, czy bawiliście się saletrą, takimi rzeczami, jak się skręcało śrubę, saletrę się tam sypało, tak? Jakieś tam inne, czy tam niektórzy zapałki na przykład skrobali, też skręcali i się uderzało o ziemię. Po prostu skumulowana energia, ona jest w stanie, słuchajcie, wszystko zrobić, żeby się wydostać. Nie da, to jest tak jak, wiecie, jak właśnie ta energia, ona się kumuluje tam i pcha się do góry, tak? Tak samo jest, słuchajcie, z drzewem życia. Tutaj Wiedeńska wrzuciła, słuchajcie, informację odnośnie TikToka. Będziemy, słuchajcie, będę robił live'a teraz po live'ie na TikToku. Już mniej więcej wiem, jak zegrać te TikToki, bo raz miałem informację, że jest 90 dni, a teraz znowu 30. No i chciałem je zgrać, żeby po prostu wam powrzucać, bo dużo fajnych tam rzeczy jest powiedzianych. Także dzięki, łapki w górę, kochani. Łapki w górę i ta energia po prostu, ta energia buzuje, tak? Ta energia buzuje. Nie da się tego, słuchajcie, nie da się tego powstrzymać, tak? Tego jest naprawdę, naprawdę sporo, naprawdę moc czuć ją tutaj.
Tutaj, kochani, mam Witam, powrzucane witam kochany z tej strony filmiki na Mostangowej, z drugim kanału kanale Mostangowego. Tornado Tutaj mam zestawienie właśnie dla znawców tych piłki wszystkich, którzy nożnej, interesują się szczęsnego futbolem, sportem, tak? Słuchajcie, to jest gitarzysty nomen, to z jest tego no takie podobieństwo. z To jest Metaliki. Szczęsny, Jak tak? chcecie Bramkarz Polski. pooglądać, to No tam jeszcze parę osób byśmy dokoptowali, ale zapraszam na drugi no kanał. mówię, to Tam, jest, jeżeli słuchajcie, wszystko, nie zęby, daliście uszy, suba, no to nos, proszę o wszystko suby na dosłownie drugi jest kanał. takie same. Także mówię, dużo fajnych tam Jeśli jest chodzi o powrzucanych gitarzystę rzeczy. Tam zespołu głównie z Metallica, TikToka teraz Jace'a wrzucamy Hetfielda, te krótkie nagrania. słuchajcie, Także, podobieństwo jest kochani, tak mocne, dajcie łapkę, zasubujcie. no, że wychodzą bliźniaki, Jest no nie energia po wiem, do prostu niewiele wrze, jak wam tak? to powiedzieć. Już wam się Ta powinno energia, ją czuć na każdym kroku. zapalić, tak? Czuć Coś dosłownie, czerwonego. słuchajcie, wszędzie O co chodzi, kochani, że to, co oni się są dzieje, to, aż co tak odczuwamy. podobni. Tak, ludzie też są, Dobra, słuchajcie, mówię, dalsza nerwowi. rodzina, Jest kuzyni dalecy, podkręcane tak? I wszystko, wyszły te tak? same geny. Do granic, do Także, kochani, granic. pozdrawiam. Taka ciekawostka Czasami drobsza, absurdu. jeśli chodzi Ludzie z często gęsto nie reprezentacji wiedzą, wszystkich możemy tak co znaleźć, się z tak? nimi tak naprawdę Zestawić dzieje. każdego znanego, Dlatego znaleźć ja też, ich kochani, zawsze mówiłem ileś tam o tym wersji, tak? W krzemie, muzyce, tak, w żeby. polityce, gdzieś tam indziej. Także, kochani, do przemyślenia. Zobaczcie, A, jak to to Agula wygląda, jak to wyszukała. funkcjonuje. Dzięki, Także dzięki. To ty pozdrawiam. wyszukałaś go. Pozdrawiam, Ja wiem, wieczorkiem jesteście będę robił kochani. live'a, także zapraszam około 22. Jesteście kochani. W tle coś leci? Aha. A, mówię w duecie. A, sorry, bo otworzyłem drugi ten. O, szczęsny mówisz. A, to przepraszam, bo drugi kanał. Drugi kanał. O, już widzę, mi piszecie na priv. Sorki, sorki, także. Także. Także jest, no właśnie, także jest sporo tego. Tutaj Michał mi podesłał, słuchajcie, podkowę Zagłoby. Też wam pokażę. Bardzo, bardzo symboliczne jest, słuchajcie, z przebiciem firmamentu, tak? Czyli zobaczcie, oni wiedzą, że coś takiego też nastąpi. Widzicie, to jest miecz przebijający. Podkowa symbolizuje firmament, tak? Czyli coś jest na rzeczy. No tak, już się nagadałem, już kochani, wyłączyłem. Chciałem wam tego, no właśnie, chciałem wam tego drugiego linka wrzucić. To też mówię, wrzuciłem. Jeśli chodzi o ten drugi kanał, tam są wrzucane rzeczy z TikToka, te krótkie filmy. Także jest wiele rzeczy pokazanych. Także tak to wszystko wygląda. No mówię, czyli przebicie firmamentu jest po prostu faktem. Oni też robią tą dezinformację, tak? Że tak Clintonowa mówiła o tym, że tam od tyłu jakoś, że tam woda jest, dużo różnych takich głupot jest tam, że tam jest woda, że basen się otworzy, gdzieś to jest w jakichś kreskówkach, także mówię, też szerzą jakąś tam dezinformację, przede wszystkim strach, bo na strachu wszystko się opiera, tak? Ta cała manipulacja, kochani, opiera się na strachu. Mecz Damoklesa to chyba się nazywa. Aha. Miecz Damoklesa. Damoklesa. No, możliwe, że tak to się nazywa. Nie wiem, akurat tego nie wiem, przyznaję się. No tak, Agula. W filmach strzelają strzałami firmament, czyli. Co tam, Igrzyska Śmierci, chyba w King Kongu było też w paru innych filmach.
No, programują ludzi tak na strach. Nie próbujcie tego rozwalić, bo was zaleje, tak? No właśnie, w tym herbie niebieskie tło, jak sztuczne niebo oraz cztery krzyże. No, no właśnie, tu jest naprawdę w tym herbie bardzo duża symbolika tego zagłoby. Także wiecie, także ten Sienkiewicz, jak to pisał, dokładnie wiedział, jaki herb na tym. Zagłoba jak żałoba. No właśnie, tak, dokładnie wiedzieli, co tam robią, jak manipulują strachem. No tak, no to głównie się opiera na strachu. Wszystko się opiera na strachu, tak? Ostatnio na live'ie też mówiłem, jak ludzie przestaną się po prostu bać, no to ktoś tam straci kontrolę, tak? Oni muszą się bać, żebyśmy mogli kontrolować. Takie padały tam słowa w tym problem trzech ciał, tak? Takie były dokładnie słowa związane z tą całą manipulacją. No właśnie, i strzela z kapelusza godziny, tak? Zagłoba jak, ale też zagłoba jak zagloba, albo nie wiem, z żagle mi się to też kojarzy. Też, ale to zagłoba jak żagiel. No właśnie, także jest duża strzelają z łuków w jabłko na głowie. No właśnie. To jest ta historia o Wilhelmie Tedzie, tak? To jest też tam jakaś była, pamiętam, jakaś była ta, jeśli chodzi o taka sytuacja gdzieś tam na jakimś tym występie dwóch chłopaków, jeden jabłko też dał na głowę, a drugi mu strzelił gdzieś tam chyba w serce, tak? No było coś takiego, że im nie wyszedł strzał, nie? Tak to wygląda. Oni pokazują te filmiki, aby programować podobnie jak prognozy pogody. Łgać, kłamać. Jabłko to serce albo rubin. Możliwe. Też mi się kojarzy zagłoba z zagłową. Zagłowa. Zagłowy coś. No właśnie. No jest tam taka informacja tutaj od przyjaciółki. Dostałem, słuchajcie, coś z Toruniem. Tego toruńskiego piernika. No właśnie, taka informacja. Siedem, sześć. No właśnie, tak to wszystko albo za globu, albo za grobu też mi się kojarzy, wiecie, z tym zagłobą, także też jest coś na rzeczy. No właśnie, tak to pięknie wygląda. Jeśli chodzi o naszą rzeczywistość, jabłko to początek życia, jest drzewo jabłoń, później jest owoc jabłko. No to jest, no jakby nie było, to jest zabijanie tego owocu, tak? Zabijanie tego. Zapraszamy serdecznie na grupę na Facebooku Drzewo Życia Mocne Egregor, kochani. Zapraszamy serdecznie na naszą arcyciekawą grupę. Jerzy Michał Wołodiowski, Jerzy zabił smoka, gada. Michał jest dowódcą wojsk niebieskich, czyli obrońcą firmamentu. Ciekawa sprawa. No widzicie, tu nie ma przypadku, tak? Tu nie ma, słuchajcie, przypadku. Tak samo zobaczcie, jak w filmie Psy zrobiono największy złoczyńca, jak ma na nazwisko. Gajos gra. Major Grot, czyli Thor, tak?
Czyli ten, co tam tą mafię morduje tych ubeków, ludzi, tak? Czyli znowu na Tora zrzucone. Zobaczcie, taki niby się wydawało film prozaiczny, tak? Psy. Ktoś tam powiedział, że taki scenariusz z życia pisany, tak? I każdy myślał, że to po prostu tylko taki film, a nikt gdzieś tam w telewizji nie słyszał o tych, słuchajcie, takich rzeczach. No właśnie. Tak to wszystko wynikło, tak? Czyli znowu, no, Bartłomiej ma ciarki. Ja miałem dzisiaj, słuchajcie, ciarki, jak myślałem o tym, jak ta energia zostanie, słuchajcie, uwolniona. Ona, moim zdaniem, im już trudno trzymać tą energię tej dwunastki, tak? Ona się, kochani, wyrywa niesamowicie. Wyrywa się niesamowicie. I to te cząstki tak bardzo, wiecie, tak bardzo dążą, żeby się połączyć, że ciężko im to po prostu powstrzymać, tak? Tak to wszystko, kochani, wygląda, tak? A Stopczyk palił akta ubecki, mówiąc: dziś puszczamy z dymem całą naszą przeszłość. No właśnie, z dymem została puszczona. Dobrze, Bartłomieju. Czyli spalenie ludzka. No właśnie, spalenie akt, całych DNA, wszystkiego, wszystkich detali. No właśnie. Czyli spalenie całej przeszłości. Wymazywanie przeszłości też to może być, tak? Czyli grot i jabłko. Ale zobaczcie, jak oni tu symbolicznie robią, że grot, czyli tor, zabija jabłko, tak? Zabija owoc z drzewa. No właśnie. To też jest takie, słuchajcie, trochę niepojęte, tak? Jak to jest wszystko przekombinowane, żeby niby powiedziana prawda, ale tak naprawdę, słuchajcie, odwrócone to wszystko jest do góry nogami, nie? Że powiedziane jest od tyłu. No właśnie. Grota, czarna dziura, uwięzienie. Dokładnie. Bardzo dobrze, Marta. No. Grota, jaskinia. No i mi się też to kojarzy z tym jaskinią platońską, tak? Że my jesteśmy, słuchajcie, grota, że Jezusa wsadzili do groty, tak? No właśnie, zamknęli kamieniem. Zobaczcie, mi to się też grota kojarzy, jaskinia platońska, że żyjemy w iluzji i pokazują nam po prostu te znaki. I to jest też tak przedstawione. Śpiewali w psach pijani na drzwiach, ponieśli go niosąc kolegę. Chyba symbol zabitego Lucyfera. Janek Wiśniewski padł. Ja, Bartłomiej, dobrze. Oni śpiewali Janek Wiśniewski. Zobaczcie, Wiśniewski, wiśnia, kraj. Kraj wiśni. Wiśnia też symbolizuje drzewo życia. Grota jest traktowana też jak łono. No właśnie. Ale nie zabija jabłka, jabłko już jest. No właśnie. No właśnie, my jesteśmy dziećmi drzewa życia. Także jesteśmy na miejscu. Podnosimy wibracje i to każdemu życzę. No właśnie. Kurczę, w takich nawet, widzicie, niby prozaicznych filmach jak Psy, bardzo wulgarnych, tak? Zobaczcie, wszyscy wypuścili takie psy, czy takiego krola, czy jakieś, i wszyscy zwracają uwagę, bo oni tam przeklinają, bo oni tam się strzelają, bo oni coś. A te teksty są Janka nieśli na drzwiach drzewo. No właśnie. Wiśnia, wiśna. Wisina. Brawo, Michał. No zobaczcie. Wiśnia, wisina. Kurczę, ile w takim tekście jest. Dlatego ja wam mówiłem, tak, że co oni nam pokazywali w podstawówce? Uczcie się
uczcie się rebusów, tak? Czyli pamiętacie, są jeszcze rebusy dla dzieci, jak macie małe dzieci, że było coś narysowane, wyraz, coś, wymasz coś i rebus. I oni nam to pokazywali, że oni też mówią rebusem, pokazują w szkole nam, mówimy rebusem do was i jak jesteście dorośli, to macie też przekazy. Wiśnia wisi na drzewie. W środku jabłka są ziarna. Ja przekazy znalazłem w filmach w gangu Olsena nawet. Ich jest trzech, a Olsen jest szef trójcy. Ale no tak, no i zobaczcie, niby Olsen najmądrzejszy, bo tam ci dwóch, no to jest kretynni, nie? Kompletni. No tak, no tak, tak, tak. Kalambury dla dorosłych. No właśnie, to są kalambury dla dorosłych, dokładnie. Dokładnie, mamy wszystko podane, zapisane z szyfrem. A czy to odczytamy, to jest informacja, dla nas, tak? No właśnie, wam chciałem pokazać, nie wiem. Hej, tutaj taki urywek był. Jeśli chodzi właśnie o. Nie mogę to wrzucić obrazy. I była taka bajka, wiecie co? Wrzucana też na grupę, gdzie w gangu Olsena ciągle w melonikach, czyli w kapeluszach, tak? Czyli w firmamencie. I Olsen zawsze trafia do więzienia. No właśnie, za każdym razem. Widzicie? Ja pierniczę. Niby taki głupi film, Bartłomiej, nie? Zobaczcie. Ja to się... No zobaczcie, durnoctwa jakieś, Olsen. I ogromną nagrodę zawsze niby zgarniają i ten... Olsen tylko zawsze trafia. Wikipedia podane w rebusie treści są zwykle niejednoznaczne, mające jedynie naprowadzić rozwiązującego na właściwe znaczenie. Jest taka zabawa, zagadka z wyrazami i szubienicą. Tak, tak, jest, Iwona. Dokładnie. I jak ktoś nie zgaduje litery, dorysowuje się. Pamiętam, w szkole grałem w to. Wiem, żeśmy na przerwach w to grali, no. Tak, nawet żona tego grubego. A ten jeden ma spodnie za krótkie miał zawsze i podskakiwał tak. I podskakiwał, tak jakby zawieszał ten firmament, nie? Drzewko szczęścia, był kiedyś taki teleturniej. No właśnie, zawsze czerwona walizka z forsą, którą zawsze tracą. Czyli to może też symbolizować coś z rubinem może, nie? Czerwień. No właśnie, zobaczcie ile ten. To nazywało się u mnie wisielec. A widzicie. Szubienica, wisielec, czyli... Ja pierniczę, ile oni tych treści nam powkładali, nawet głupie takie gry, co żeśmy grali. I cygaro przy ustach, no właśnie. A człowiek się dziwi, skąd to się pobrało i dlaczego akurat nam to puszczali, tak? Kraj wiśni to Japonia, no właśnie, tak, Japonia tam jest część drzewa życia rozparcelowana. Kochani, także... Dużo informacji dzisiaj znowu mieliśmy. Tutaj też doszliśmy do dużo rozważań. Jutro robimy, słuchajcie, webinar o 20:00, jeśli chodzi o duszę i świadomość. Jeżeli są osoby zainteresowane, proszę piszcie na maila. Proszę piszcie na maila. Jutro będzie ten webinar. Wiśnia to pewnie rubin. Może być. Także jeżeli są zainteresowane osoby, dusza i świadomość, piszcie proszę na maila. Ja zapraszam serdecznie. Przypominam, że robimy
7 kwietnia warsztaty w Szczecinie, RED, rozwój energetyczno-duchowy. Prowadzę zapisy, tak, osoby, które są zainteresowane, proszę, proszę, piszcie do mnie. Będzie na pewno zmieniona energetyka na tym webinarze. Jeżeli ktoś zainteresowany jest, mogę napisać na priv, co mniej więcej tam będziemy robić, także zapraszam do kontaktu. Ja słuchajcie, kończę. Będę się po prostu przedostawał na TikToka. Prosimy o komentarze. Tak, prosimy o komentarze, jeżeli kochani, no właśnie na górze Fuji w Japonii jest wisielców, którzy idą, by zakończyć życie. Michał Wiśniewski, jego czerwone włosy na głowie. Też symbolika, też o tym rozmawialiśmy. Także kochani, piszcie, kochani, komentarze, postawcie nawet jakieś serduszko, postawcie serduszko czy łapeczkę jakąś w komentarzu, żebyśmy zwiększyli zasięgi tych naszych live'ów. Także spokojnej nocy, a ja idę sobie na TikToka, kochani, także trzymajcie się, tam będę miał luźniej, nie będę mógł się tak, nie będę musiał tak się skupiać jak tutaj. No właśnie, także trzymajcie się. Piszcie na maila, jeżeli ktoś jest zainteresowany, czy żarówką, która poprawia wzrok 528, czy krzemem, czy innymi rzeczami, czy też ktoś jest zainteresowany analizą numerologiczną, którą robimy, także proszę, piszcie. Dzięki bardzo. Dziękuję. Szkoda, że nie masz TikToka. No ja spróbuję zgrać, to już mniej więcej wiem, coś tam muszę